Siemaneczko, ja jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie talerzować po słoneczniku. Tu mam już rozrzucony obornik, a jak zdążymy, talerzyjemy także po właśnie kukurydzy. Po oborniku także, na którym robiliśmy to w poprzednim odcinku. Więc co, wsiadamy do jelenia. Odpalamy maszynerię i co, lecimy. Żeby trochę to szybciej nadrobić, bo trochę roboty jest. Cyk. On się pewnie teraz. No właśnie, zwiesi, zapomniałem o tym. Dobra, i lecimy. Upadka na głęboko na jakieś 15 centów z tego względu, że zostawiam sobie to na zimę. Miałem zaorać, tak sobie stwierdziłem, tak sobie myślałem, ale w sumie to nie to mam teraz. Właśnie orki, bo to jest jeszcze wapno wymagane, ale chciałem obornika się podbić. To teraz polamy się na jesieni właśnie obornik, później będę sobie dawał wapno gdzieś, myślę, w marcu i w kwietniu będą się powiedzieć, myśli później zgodnie z planem, i że to rośnie, bo tutaj będzie wszystko razem jako jedna uprawa, czyli pożycie będzie wszystko jako w jednej płaszczyźnie zrobione. Czyli kukurydza tutaj, pożyć kukurydza i tam będzie kawałek, będzie właśnie tego słonecznika. Tego względu, że w późniejszym sezonie po zbiorach będę już chciał je to po prostu te pola łączyć. Jako już jedno takie fajne poletko, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jest dość ciekawie. Tutaj te pole jest tak trochę zwariowane, tak to powiem. Zobaczcie, jakieś lagi będą. Chyba przedstawiłem za mocno chyba ustawienia w ręce i troszeczkę mnie przycina. Więc możecie mieć lekkie dropy. Ale myślę, że aż tak nie odczujecie tego na nagraniu, bo w ogóle się nic się nie dzieje. A widzicie na koncie 140 tysięcy. Fajne pieniążki, wątpię pieniążki, tak to można powiedzieć. Szczerna kukurydza, gość przyjechał, zapłacił. Za kukurydzę wszystko zabrał całą ilość, czyli 63 tony. Zabrał mi kukurydzy. No i słonecznik został sprzedany, więc już nie mamy nic do sprzedaży w zimę, ale nie bójcie się, w zimę jeszcze będzie odcinek, bo w zimę mam ambitny plan coś tu ogarnąć na gospodarstwo. Czyli na pewno nowy nabytek. Jak ja wspominałem, jestem w trakcie ułatwienia paszowozu i siewnika do zboża. No tak sobie pojedziemy troszeczkę tutaj ogarnąć. Myślę, że będzie dobrze. Tam się talerzą, nic się nie stanie. Przy talerzówce. I tak sobie talerzyjemy. Taka to jest taka uprawka tam tak dość głęboko. Przynajmniej moim mniemaniu, bo to jest jakieś 15 cm, jak się nie mylę. Tak w tych granicach chciałem ustawić leżówkę. Myślę, że mi się to udało. I dlatego mam trochę spokój, żebym go sobie na zimę teraz to fajnie talerzować po tym obornik. No i tak pewnie go nawet nie widać, tak? Więc o to mi chodziło. Więc mi to pasuje jak najbardziej. Znowu późna godzina się nagrywania, jak widzicie, bo dzisiaj robiłem case'a, znaczy robiłem, w zasadzie tam kuzyniak przyjechał, bo nie ma gdzie robić case'a swojego. No, pomagam kuzyniakowi, jaki macie jak robić troszeczkę tam, jakoś tam specjalnie bym się tam znał czy coś, ale tam kurczę padać czy coś, wiecie, ogarnąć. Tam jeszcze coś tam nieco wiem, więc tam pomagam im przy case'ie. I dlatego tak późno dzisiaj sobie to nagrywamy. No i niestety tak to bywa. Mam nadzieję, że do końca tygodnia tak pewnie będzie, a później już mam nadzieję, że to się mimo mojej poniedzieli już będzie u nas sobie na spokojnie to wszystko po tym nagrywać tak jak powinno to być, czyli granica 19-20 godzina to będzie nagrywane, mam nadzieję, do pierwszego tygodnia już z powrotem odcinki będą normalnie nagrywane. Dzisiaj
Prawdopodobnie będziemy na skierować dzień podobny, nie wiem co, będziemy go według case'a rozjeżdżać. To jest case Maxum MX, nie wiem dokładnie co to jest, chyba tak, MX 150, będziemy go rozjeżdżać na skrzynie i będzie dość ciekawie, bo ty. Tak to bywa maszynami. Trzeba będzie tam, wiecie, kuzyniakowi pomóc, a Baciakowi pomóc, bo to Baciak przede wszystkim, Baciak z kuzyniakiem na bimbie. Jak wspomniałem, ja tylko pomagam jakieś tam klucze podać, nie wiem, maskę z nim, czy cośkolwiek takiego, wiecie, sobie ciężko jest dla osoby wziąć i dowić. I teraz troszeczkę mam testy, myślę, że dzisiaj jeszcze go siakę zebrałem sobie. Właśnie to okuszenia, bo jeszcze muszę pokosić poplony. Pokosić trawy, jeszcze skończyć to, zacząć sobie jeszcze, że to tak na szybko i tyle w temacie. Myślę, że sezon w końcu będzie zakończony w tym roku. Taką mam nadzieję. Nie wszystko będzie, a będą później tylko maszynki poustalać. No, można powiedzieć, że już definitywna zima. No i wiadomo, tam jakieś ogarnięcie maszyn. Jakaś podstawa, gdzie jakiś tam powiedzieć przegląd, serwis itp. Właśnie maszyn urządzeń gospodarczych, się powiedzie, można powiedzieć. Więc myślę, że tak gdzieś do grudnia to się wszystko ogarnie tak na spokojnie te tematy. A ja sobie tak zrobię ten tą stronę naprzód. Później dopiero pojedziemy sobie na tamtą stronę, zobaczymy jak tu wyjdzie pali. Myślę, że dobrze. A my się pewnie będziemy widzieć już gdzieś w granicach stycznia, lutego. Jak sobie papiery załatwię, kredyt finansowania, nasz kredyt załatwię właśnie na maszynki, ten silniczek i za przewóz, bo to będzie fabryczny kredyt, tak to można powiedzieć, przez firmę. Więc to jest w czasie ogranianie cały czas, bo silnik będzie w końcu. Mówka sztuka, no ale koszt za niego już jest niemały, bo tam jest 300 tysięcy, 300 coś. Całościowo z tego co wiem, to mi chodzi mnie, to jest 1600 tysięcy na okres 2 lat. Kredyt na 1% w tym stylu miesięcznie, czyli 12% rocznie, no to jeszcze jak cię mogę ożywić. No maszynki już będą, bo silnik szukam, silnik jest zagrapany i właśnie paszobus tego silnika, którego dostawałem. No niestety, no gotówki aż takiej nie będę miał żywej, jak to się mówi. No co, pan własny można zrobić, wszystko można zrobić, ale jeśli to wezmę, no to teoretycznie troszeczkę zamknę. No a ja mam jeszcze plan postawienia właśnie obiektu na odsadki. Materiał już jest powoli, tak to powiem, zbierany przez pachówców, którzy będą mi to stawiać. No bo ja sam tego nie będę oczywiście stawiał, bo ja już na to zbytnio czasu nie mam. A jest czas, żeby to ogarnąć do stycznia, żeby postawić, bo chciałbym to w marcu z tymi odsadkami sobie tutaj powoli już ruszać. Budynek nieduży, no ale na odsadki, jeśli tak na myślę, na jakiś rok, półtora roku może się tam zmniejszyć, chociaż ten rok, to już tam się wydaje, że tak powiem, myślę, to maksymalnym, to powiedzieć, maksymalnym terminem właśnie na te odsadki, które tam będą, a później trzeba jeszcze coś nam dokupcować tak chyba, nie? Środkowy obiekt, ale myślę, że przez rok czasu, zanim one rosną, to ja już coś będę chciał postawić. No dość. Zasnego, żeby po prostu tego wybili znowu do okresu, nie wiem, 2 lat, po 2 latach myślę, że się zacierą itp. I będzie można sobie komfortowo tego wymienić wtedy w naszych obłazach, które my postawione, aby nie było. Więc tak to będę się tak będę planował, jak to wypali, to się okaże. Ciężko to stwierdzić na ten moment, bo taki spontan, właśnie taki spontan bym to wyszedł pod tym względem, bo to miałem tego nie robić. Ale mówię tak, kurna, te krowy kupuję. Jeśli nie mam kurna kupować, jeśli nie mam kupować te krowy wiecznie, coś to jest kupa pieniędzy. Jaka mogę sobie kupić odsadkę za 600 do 900 zł, w zależności od właśnie
miesiąca itp. itd. czy tam tygodniowe działaczki, dwutygodniowe czy miesięczne, jak wszystko będzie zależne właśnie też cenowo, więc ja myślę, że będę szukał takich dwutygodniowych właśnie w stylu właśnie działaczków właśnie takich odchowałych już miarę. I będę mógł sobie komfortowo no takie jałoszkieczki sobie już na moje gnazdko no po prostu chować, tak, bo mi się to będzie zwracało bardziej niż te byczki, mam powiedzieć, w pewnym sensie, bo powiem, że krowy będą już ogarniane już wtedy do swojego chowu, tak? No tak to się powiem, sprzedawałem te jałoszki, co może było błędem, a w tym momencie przemyślałem sobie z kobietą, jeśli masz kupować krowy po 6 koła czy po 7 koła, w zależności, no wychodzi 6 koła za krowę, za łówkę, a docieraniem, no to słuchajcie, no to jest różnica, tak? Jeśli ja mogę kupić za odsetka za 600 jałuszkę, no bo faktem pochować te 2 lata, ale pochowam 2 lata, tak samo jak i byki, no byki wezmę swelam, a jałuszki mi zostaną i będę sobie dalej jako już na krowie mleczne, tak? Więc tutaj tak sobie z kobietą pogadaliśmy, siedliśmy i tak dalej, żeby po prostu no, doradziła mi, tak, czy to mam jakieś ręce i nogi. No stwierdziła jak najbardziej, no tylko żeby to po prostu no, w stanie to zrobić, bo mówi, nie oszukujmy się, ja jeszcze pracuję, mi to wszystko na etacie, ty sam na tej klasie, może powiedzieć, no tak, ten pracownicy są, no ale pracownicy mogą być, i zaraz może ich nie być, ale zostanie sami i co, a mój zabot nie jest inny, bo on na pewno ma zajebistą robotę, no i sobie dobrze, bo tak właśnie o to chodziło, żeby ona po prostu pracowała, moja kobieta, ja sobie na wypadacie powoli sobie tutaj działa, wiadomo, w razie czego mi potrzeba, no to jakieś tam nowe nabytki, no dłużej na nowe nabytki oczywiście, nie zapominam, ale nowe nabytki, a jakieś tam część jakichś nowych nabytków wyparkuje mi 15-20 tysięcy, to jest od kobiety mogę pożyczyć, bo kobieta naprawdę zarabia praktycznie, a ma mało ważne, no ale tak w przydziale finansowym, właśnie, więc mogę to sobie pożyczyć od kobiety właśnie, bo i mam już tą powiedzmy daną maszynę na placu postawioną, więc to jest mnie bardzo wzmacnia, że tak powiem, finansowo, dlatego też kobieta będzie szukała teraz sobie samochodu jakieś 250-300 tysięcy, coś w tym stylu, szuka samochodu sobie. No i kwestia tego, że BMW czy Mercedes, to już to nie wnikam, po prostu powiedziała, że chcę sobie kupić samochód. Chciała mi kupić samochód, żebym sobie to tego sracika mojego Leonika sprzedał. No powiedziałem, że ja to nie chcę, bo ja wolę kupić samochód za 100. To dla mnie to jest bez sensu, a wiadomo, że jeśli gdzieś idziemy, tej tapety się jedziemy samochodem, więc więc to tam jest problem, bo teraz są jakiegoś tam no ona ma Seata, Seat Ibiza ma, więc no taki równo, tam 2017 roku nadal szuka jakiejś BMW, chyba Mercedesa, coś w stylu używanej, może być starsza, ale jakiś taki, wiecie, prestiżowy samochód, więc możecie się mniej więcej myśleć, jaki może stanowisko prowadzić, mieć, więc tak ty się możecie ustawić, to ty się mam powiedzieć, bo kobieta na mnie to dobrze zarabia, a ja sobie, wiecie, powiedzieć, że sobie kobieta na tego chyba, bo można powiedzieć, że teraz sobie stwierdziła, że ma dużo wydatków, to ona będzie opłacała tam podstawowe rzeczy, czyli woda, tak dalej, z domu, bo to mam oddzielnie podłączony właśnie licznik do wody, prąd, wiadomo, itp. To ona mnie nie opłacała z domu patyjowi, a ja mam po prostu utrzymać gospodarkę, więc tu już mam na plus. Ale to może tych kosztów miesiąc na miesiąc to rośnie, tak? No i jest sporo. Więc naprawdę, patrząc na to, to cieszyć się, że kobieta chce trochę pod tym względem finansowo pomóc, a nie tylko no, wyciągać pieniądze, bo ja to, że kobieta też tam robi no z około 10 lat, więc na wyższym stanowisku, więc to tam też
jak ja pamiętam, to na tam 8 lat, po 10 pytaliśmy, jak to tutaj to przyszła. Ale powiedzieliśmy, w tym sensie tutaj, więc ja miałem 30, no to są Dżundiela, tak? Mam Dżundiela, mam pasa, więc tutaj to już naprawdę skok jest. A nie wiesz, ale wiadomo, to są maszyny typowo z samej gospodarki, to nie jest za pieniądze, że on tak powie. Dobra, bo ja już tam gadam takie rzeczy, które nie są związane z gospodarstwem. Pilonek w talerzówce, mówię, płatka na 15 centów, 4 metrówka talerzówka, więc tutaj naprawdę widziałem, tak te wycięcie 13 na godzinę sobie tu wyciąga, ale no więcej zbytnio też nie chcę, ale może i więcej, może nawet nie warto wyciągać, tym właśnie stawem. Teraz patrząc, wiedziałem, że też będę miał silnik. Taki, wiecie, no jeszcze nie miałem takiego zamysłu brać silnika właśnie innego niż właśnie taki do hydropaku, to fajnie było troszkę metodkę kupić. Teraz szczerze kupił trochę inną talerzówkę, ale na razie jest no pajaca, bo nówka talerzówka na 55 koła, to nie będę teraz sprzedawał i kupował czegoś innego. Chociaż fajnie było, ale na razie spełnia moje tutaj wymogi numer 4 metry. Bo wiadomo, że jeśli teraz kupię silnik, no to wolna talerzowa, wolna aktywna z silnikiem N9, a ostatnia talerzówka, więc może i lepiej, bo w sumie taki zawieszaną maszynę tutaj na lepiej się właśnie wychęcę, niż miałem teraz po zawieszaną mieć. To miałem ogólnie tak w planie kupować wcześniej, poza przed tą. Ale może i dobrze zrobiłem tak, to zrobiłem, że jednak kołoż tego nie zrobiłem po prostu, że kupiłem sobie taką, a nie inną tutaj talerzówkę. Czekajcie, ja sobie muszę zobaczyć jedną rzecz, teraz wracam. Chyba, chciałem zobaczyć jedną rzecz i już wracam. Więc sobie tutaj może i dobrze tą talerzówkę kupię taką, a nie inną. O, w tym rządzie, że lewica prawa amortyzowana oś, naprawdę jest tu nie od orzeszki. Teraz tak, ja sobie pojadę gdzieś tędy, nie wiem, jak ja wtedy wyjeżdżałem. To jest takie zwyśle, że tutaj to naprawdę trzeba będzie tu wyciąć, choć tak będą się wycięte, będzie właśnie pod to inwestowanie. Dobra, widzę, że zajebiście się tniesz. Chciałem się ustawić, kurwa, ustawieniów, bawić ustawieniami, czyli farminga. To już mi się zdupiło, wszystko dobra. Jakoś tutaj, tak. Dobra. Teraz tak, sobie myślę, czy nie jechać sobie od tej strony. I tak samo właśnie naokoło nie pojechać. Czekajcie, żebym tak teraz patrzę, żebym ja sobie żyta teraz nie dziabnął. Chociaż tam, dobra, coś jak dziabnę, to dziabnę, nic się nie stanie. Czyli to się i tak nie zrobi temu. Tam nie będzie źle, ale fajnie. Mówię, tutaj jest ogarnięte, jest tylko przytalerzowane, będzie to jest wiosny talerzy, a wiosny przyjdzie tu prawdopodobnie na całość, prawdopodobnie już w okno, żeby się nie bawić, wiecie, nie bawić, nie kupować teraz na zimne, jeśli nie chciałem się bawić z wapnem, paki muszą przywieźć mi. No, z takie 30 ton to jest takie pewnie też minimum, a to wszystko, co muszę pewnie rozsiać, a podejrzewam, że najsi, na wiosnę to tam będzie dużo więcej tego do ganięcia jeszcze, no bo nie oszukujmy się, jak to już dochodzi, mam myślę, że jeszcze uda się dorywać właśnie z licytacji komorniczej gospodarstwo, czyli ziemię z gospodarstwa. Prędzej, to mi chodziło, więc to będzie dość ciekawe. To jest najgorzej, bo ja muszę naprawdę powycinać te drzewka wszystkie, bo strasznie mnie tutaj to irytuje, żeby po prostu mógł to sobie komfortowo jeździć, bo tu mamy takie elektryczne, więc jakby się coś stało, wywało, to bym teraz naprawdę był plecy, pewnie, że podejrzewam, że dużo pieniędzy na lustego, więc, ale wolę tego nie spłacać, nie, na razie. Jest dobrze.
to niech tak to, proszę Państwa, mieli. Tak? Możecie mi napisać ogólnie, czy już troszeczkę lepiej się wygląda to obganięcie tego wszystkiego na ten przycinek. Mam nadzieję, że troszeczkę to lepiej wygląda. Teraz te nagrania ogólnie. Bo trochę moje, ja trochę jeszcze bardziej ogarnąć tutaj sferę wyglądową. No i teraz też sferę renderowania, bo teraz renderuję na 60 tysiącach przy 2K. Myślę, że to jest tak w miarę fajnie. A faktem, no wczorajszy odcinek ważył 18,70 giga. Wrzucałem go chyba na rzecz 4,5 godziny. No więc no trochę czasu wyszło, by nie było. Ale udało się. Miałem nawet w tej samej nowej godzinie nawet mi udało wrzucić o 14 właśnie odcineczek. Więc to i tak mnie bardzo to zadowala. Wszystko dobra. Tu widzę, że troszeczkę laguje teraz dość mocno. Trochę płaci pokombinować z tymi ustawieniami. O jeszcze raz, zaraz niedługo może powiedzieć 25 będzie, to dwójka w sumie tak samo będzie nagrywana, ale człowiek nie będzie skupiał pewnie na tym, jak na 25, wiadomo. Ja już powiem szczerze, że szału nie widzę na pierwszy rzut oka. Jeszcze tego nie przedpremiera, bo widziałem chłopaków z MST, że no, mają nagranie. No, widziałem Bolka nagranie i kawałek rączkowego nagrania. No tak faktycznie, jak patrząc, no, to jest tylko interfejs na zielony, jakieś tam pierdółki i inne, a tam tekstury czy coś. To wiadomo, że można sobie napogrywać z innych stron. Nie muszą być to oryginalne. I powiem szczerze, jakoś tak na razie na mnie na ten moment szału nie robi. Nawet no, pan będzie kupiony. No bo można powiedzieć, że kanał jest oparty na farmingu i ogólnie na symulatorach. Więc to ją będzie tak czy tak będzie kupiony farming. A czy tam się uda coś przed premierą pomnieć? Wątpię. Na to premierę, żeby się udało kiedyś na krzyż nagrać. Czy tam 12 listopada to by było zajebiście. Właśnie jakieś tam pierwsze wrażenie, czy pierwszy odcinek z 25. No to by było zajebiście. O ile czas pozwoli. No to jest 12, 11 jest poniedziałek, wtorek jest 12, więc może coś tam pyknie. Na pewno. 11 to jest poniedziałek. Poniedziałek, więc święto. Takie roboty nie będę mógł zrobić, jakbym chciał. Czyli wiecie, tak, żeby później mieć wolniejszy czas, żeby właśnie nagrać. Na szczęście nie minął giga. No i też na silę nie zajmowało to. Dokładnie, chyba 65 giga. A po drugie, no nie wiem, czy mój komp rodzi, pociągnie to. Chociaż patrząc na to, to można poustawiać pewnie jakieś tam fajne opcje graficzne i też pewnie się tam powinno jeszcze w miarę pociągnąć, tylko że wiadomo, że to jest i piątka, chyba szóstej generacji, to jest i mam i piątkę siódmej generacji. I patrzcie, cały czas staruszka, ta i piątka staruszka daje sobie radę w miarę dobrym tego słowo znaczeniu właśnie. Może z 7 generacji do tyłu podług tych nowej chyba 10-dzeniowej, 16-wątkowej, czyli tam 6 dzeni performance, 4 efficiency, więc tutaj jest fajnie. No ale tutaj 4 dzenie, 4 wątki jeszcze daje, mówię, radę. No i jakoś tam pokombinować, jakie ustawienia, jakoś tam mówię, daje radę. Teraz nawet patrzę, że grafika mi tak mocno nie boostuje, bo nawet 90% zużycia, 66%, 60%, więc tutaj graficznie jest to w miarę dobrze ustawione teraz. Zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Dużo tego nie zrobimy, tak? 13 na godzinę, to będzie przygłębokie i talerzowanie, bo trochę to jednak wczuwa ciągnik. No i co? Teraz pora przygotowywać się do zimy, przygotować maszyny do snu zimowego, tak to powiem. I co? Jeszcze w listopadzie muszę pewnie okosić trawy, jeśli po prostu takie będą, jakieś tam jeszcze będą. I wtedy widzimy się. Ja będę chciał to zrobić, żeby po prostu z wami się widzieć już na nie wiem, na lutym gdzieś, bo pewnie w połowie lutego będzie można sobie wyjeżdżać.
z robotami, z nawozami. Jakieś chemikali będzie rozsiać na morza. A tego trochę jest. Ogólnie roboty pełno, Mugnowica dopiero od 1 marca, więc tak luty, połowa lutego już będzie stado, działa, będą tak robić orki, już będzie raczej będzie można robić orki, to wszystko, więc tutaj będzie jak najbardziej to możliwe, chociaż pewnie będę chciał jeszcze na wiosnę pewnie potalerzować sobie na początku i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Aż tego nie wiem, czy po prostu tego kiedyś na razu nie będę robił. Nie załadam gnojówki, nie naleję, nie poleję i zobaczymy jak to będzie, bo jednak już widzę ten efekt na ziemi, które już dostawały wcześniej gnojowice. No tam trzeci, czwarty sezon, które są, no to jednak ten efekt już troszeczkę lepszy jest i to lepiej działa na to. Będą jeszcze z kombo, z nawozami, to już w ogóle szamowa, jak się mówi, i laleczka. Dobra, jeszcze tak sobie zrobimy. Więc tutaj mówię, no na razie jest dobrze, więc mnie to bardzo cieszy. A, że tak to wychodzi z tym wszystkim. Więc dobra. Ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to szybko, jak komentarz, dzięki za oglądanie. I trzymajcie się za innego odcinka. Na razie. Cześć.